Cześć, witajcie, ja Assassin08 z tej strony i witam Was w kolejnym unboxingu na moim kanale. I dziś zapraszam Was na odpakowanie październikowego Pixelboxa. Październikowy temat to klasyk nad klasyki, czyli horror. I ten Pixelbox był promowany takimi brandami jak Stranger Things oraz It, więc jestem bardzo ciekaw, co znajdziemy w środku. Nie przedłużając, zabierzmy się za odpakowanie. Tutaj cały czas jeszcze są te wszystkie plomby i tak dalej, więc sobie to wszystko otwieramy. I uwaga, moi drodzy, co znajdziemy w środku? Jestem bardzo, bardzo ciekaw. Odwróć kartkę, aby przeczytać opis boxa. Nie będę tego robić. Uwaga, uwaga, cyk. Tak myślałem, że będzie właśnie ta figurka. Jak widzicie, dużo tego nie ma, ale zacznijmy sobie właśnie od tego popa. It Chapter 2, czyli mamy, słuchajcie, Pennywise'a we własnej osobie, figurka pop, superancko. Tutaj jeszcze były inne wersje, Pennywise with Balloon, Pennywise Funhouse i Pennywise. To jest zwykły, tak? Bez balonu, balona. Czekajcie, otwórzmy sobie to, zobaczmy jak to wygląda w ogóle. Jestem bardzo, bardzo ciekaw, jak wygląda owa figureczka. Kurczę, klasa, powiem, klasa. Superancko to wygląda. Mega, naprawdę, zobaczcie. Tak wygląda nasz clown Pennywise jako figurka pop. Świetnie, naprawdę mega fajnie to wygląda. Także pierwszy element to figurka Pennywise'a. Odkładamy sobie tutaj na bok. Tutaj mamy coś, słuchajcie, ze Stranger Things'a, którego nie oglądałem i nie oglądam. Jezu, jaka gruba rzecz. Co jest, ty? A5 Premium Notebook. 240 kartek. To jest retro VHS styled notebook with sticker sheet. Czy coś. Czyli to jest taki notatnik stylizowany na VHS-a. Wow. Aha, tutaj możemy zobaczyć, jak to wygląda. Notebook print, notebook inside, notebook back. I mamy różne te naklejeczki. Bardzo fajna rzecz, powiem Wam, serio, mega mi się to podoba. Znaczy, no mi to nie za bardzo, bo ja nie oglądam Stranger Thingsa i tak dalej. Ale całkiem, całkiem przyjemna rzecz, nie będę odpakowywać. Odkładamy sobie na bok. I pomalutku boksik nam się, słuchajcie, kończy. Zobaczmy, co mamy tutaj. Mamy oczywiście naklejeczkę. Trick or Treat. Pixelbox październik 2019. Horror. I pewnie gdzieś tutaj jest przypinka. Dokładnie taka sama. Tak jest. Jest przypineczka. I słuchajcie, są jeszcze dwie rzeczy. Pierwsza to czapka. Czapka z logo Umbrella Corporation z Resident Evil. Czapka akurat na zimę, totalnie nie mój styl, więc raczej w niej chodzić nie będę. Oczywiście licencja 100% od BioWorlda, więc mamy taką oto czapeczkę. I ostatnia rzecz w naszym boksie. Słuchajcie, ostatnia rzecz w boksie. Wow. I tutaj oczywiście nic już nie ma. Koszuleczka. Uwaga, uwaga. Co będzie przedstawiać koszuleczka? Już widzę, że jest to Pixelbox Exclusive i uwaga, otwieramy. No way! Do you like scary movies? Ależ to z koszulka! Ale mi się zajebiście podoba! O kurde, czyli jest to nawiązanie i do Krzyku, i do strasznego filmu. Z tego co widzę, mamy Ghostface'a i ten napis Do you like scary movies? To ten, ten cytat był chyba w Krzyku, tak? I był na pewno w strasznym filmie. Więc cóż, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o tego boxa. Wow, jestem w ogóle pod wrażeniem koszulki, serio, mega mi się podoba. I cóż, moi drodzy, to tyle, jeżeli chodzi o tego boxa. Zobaczmy, czy mamy wszystko. Okej, więc październikowy temat to horror. Październikowy Pixelbox pełen jest przerażająco dobrych gadżetów. Znajdziesz w nim wszystko, co straszne, klamny, potwory i parasole. Wszystkie pudełka w tym miesiącu posiadają taką samą zawartość. Okej. I teraz, słuchajcie, zobaczmy, czy mamy wszystko. Wesoły klaun z sąsiedztwa, czyli licencjonowana figurka pop Pennywise z serii To. Papierowa kaseta wideo, czyli licencjonowany zeszyt w kształcie kasety VHS serialu Stranger Things. Ostatni krzyk mody, czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie i Pixel Mini limitowana koszulka.
cukierek albo psikus, czyli dostępna tylko w tym Pixelboxie i Pixel Mini, limitowana przesyłka tylko w Pixelbox, parasolka na głowę, czyli licencjonowana czapka z serii Resident Evil. I już dostępny listopadowy temat, słuchajcie, oczywiście science fiction, gwarantowane brandy Star Wars oraz Rick and Morty. Cóż, moi drodzy, paczka nie jest jakaś super bogata, bo mamy jedną, dwie, trzy, cztery rzeczy tylko. I cóż, jak ja oceniam tą paczkę? Notatnik totalnie nie mój klimat, czapka to samo. Figurka całkiem fajna, muszę przyznać, naprawdę wygląda bardzo dobrze, ale koszulka to jednak wygrała wszystko. Także cóż, moi drodzy, nie przedłużając, to tyle, jeżeli chodzi o ten unboxing. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie lajka, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze go nie zrobiliście. Napiszcie komentarz, jak Wam się podobało, jaki element z tego Pixelboxa podoba Wam się najbardziej. No i pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić takiego Pixelboxa, oczywiście tego tematu kupić już nie możecie, ale możecie kupić temat listopadowy. Listopadowy temat to science fiction i gwarantowane brandy to Star Wars oraz Rick and Morty. Wszystkie linki macie w opisie. I cóż, i to tyle. Jeszcze raz dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych materiałach i cześć!